Cześć, to Zalatana. Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! Dziś odcinek specjalny. Reportaż z naszej drugiej podróży do Indii z Sorają. Mumbai i Jodhpur 2019. Wyszliśmy sobie razem z hotelu, więc troszkę ponagrywam w drodze. Mam nadzieję, że będę potrafiła się skupić, ale przeszliśmy już przez ulicę, więc czyli najgorszy moment, ryzykując życiem, i idziemy sobie na śniadanko gdzieś. Tutaj w ogóle chodzi się po ulicy najczęściej, dlatego że jest tak zastawione wszystko na chodniku, no, że po prostu nie ma jak przejść, by trzeba było co chwila coś, kogoś omijać, stoliczek z czymś do sprzedaży, z jakieś stanowisko. Stoisko, nie stanowisko. Co chciałam powiedzieć wczoraj? Nic specjalnego się nie wydarzyło. Byliśmy tylko na chwilę jeszcze raz zjeść lody oczywiście. Przy każdej okazji Soraya nam wypomina, o, weszliśmy w trochę boczną uliczkę, od razu jest ciszej. Nie fajny widok jest, gdy się mija na ulicy siedzący żebraków z malutkimi dziećmi. Ale to chyba w każdym państwie się zdarza. Jednak nadal to szokuje i trochę przeraża. Chciałam coś powiedzieć na temat właśnie tych tłumów na ulicach. Byliśmy pierwszy raz... Pani do mnie starsza macha. Musiałam odmachać. Byliśmy pierwszy raz, gdy byliśmy w Indiach, to byliśmy w Delhi. Mi to miasto się akurat nie podobało. Jakoś takie było właśnie wyludnione. Były już strasznie duże place, szerokie. Mnóstwo wolnej przestrzeni. No i klimat też mi się nie podobał. Akurat chyba taki, na taki trafiliśmy. Było po prostu chłodno. Ja byłam w kurtce jeansowej. No nie tego się spodziewałam po Indiach. Moment, coś mnie buty obciera. Muszę sobie poprawić plasterek. Kupiłam nowe buty, sandałki. O, oczywiście jak to trzeba wypróbować. Anyway. Później trafiliśmy do Mumbai, do Kalkuty. Już zupełnie inna atmosfera, gorąco. Już właśnie takie Indie, jakie sobie wyobraziłam, czyli takie zaludnione, gęste. Wszystko się dzieje dookoła. Rzeczywistość po prostu przerasta w sensie takim, że przyspiesza cały czas wszystko tętni życiem. Ja żałowałam strasznie, że nie mam oczu z tyłu głowy. Bo wystarczy tak naprawdę, jak się przyjeżdża do Indii, stanąć na środku czegokolwiek, ulicy, placu i po prostu stać. Stać i obserwować, nie trzeba nigdzie iść, wystarczy stać, bo po prostu wszystko dookoła jest inne. Wszystko jest nowe i wszystko się rusza. Także to jest niesamowite. Do czego zmierzam, że właśnie w takim Mumbai czy w Kalkucie, w ogóle Kalkuta super miasto, polecam. Piękne budynki, również stare z czasów kolonialnych, dużo książek. Ale to taka dygresja. W Kalkucie i w Mumbai, bo tylko tu na razie byłam, oprócz Delhi, jest gęsto, jest dużo ludzi. Człowiek nigdy nie jest sam. I tak naprawdę... O, krowa. Moment, muszę zrobić zdjęcie. Jak ja to wyłączę teraz na chwilę? No, zdjęcie z krowy zrobione. Więc paradoksalnie, jeśli chodzi o ten tłum, to właśnie jest on bezpieczny. Niebezpiecznie jest w takim Delhi, gdzie właśnie są wielkie przestrzenie puste. Mówię tutaj o tych gwałtach, o których mówiono na mnie raz i docierały również informacje o tym strasznym gwałcie do nas, do Europy. I pamiętam, że wtedy rzucane były w wiadomościach różne cyfry przerażające, po prostu ilości, ile tych gwałtów się zadziewa w takich Indiach, tyle tylko, że jakoś nikt ich nie przełożył, znaczy ja nie
neguję, że one się zdarzają. Nie neguję, że być może nawet więcej i częściej niż w Europie. Nie neguję tego, że oczywiście ułamek jest zgłaszanych i tak dalej. Ale przez fajny market idziemy. Niemniej jednak trzeba to też patrzeć na, może nie na kontekst, ale na liczby, po prostu na ilość. Jeśli rzucane są cyfry, że w mieście tam jakimś, nie wiem, Delhi jest ileś tam gwałtów, to powinno się przy okazji też powiedzieć, ile jest mieszkańców, bo tych mieszkańców jest w samym Delhi tyle, co w całych Niemczech. Więc to też ma znaczenie i wtedy porównać jedno z drugim, a nie miasto do miasta, miasto w Europie do takiego miasta jak Delhi. No i właśnie wracając do tego, tutaj paradoksalnie jest bezpieczniej, bo tutaj w Mumbai, dlatego że właśnie człowiek nigdy nie jest sam, dlatego że tu nie ma skrawka, gdzie można kogoś zaciągnąć tak naprawdę, wciągnąć i być na chwilę sam na sam. No nie ma takiej opcji, więc tu zdecydowanie takich tego typu przestępstw jest mniej. Jesteśmy na markecie, muszę trochę zrobić film, bo po prostu oczy mi błyszczą. Uwielbiam markety na całym świecie. Uwielbiam ten... tą wielość i tą... jak to powiedzieć? Te kolory po prostu, to wszystko, co tutaj jest oferowane. I to, że to są całe góry owoców, warzyw i różnych dziwnych rzeczy. Także muszę troszkę przerwać i nacieszyć oczy przynajmniej, jeśli nie wideo. Kolejny dzień minął. Trochę się wczoraj nagrałam live. Później tak naprawdę więcej się nie wydarzyło, ale postanowiłam troszkę się dobrać, dlatego że no, chcę wysłać troszkę zdjęć i filmów też. To trochę na ten temat, a poza tym tak sobie pomyślałam, że tu się tyle rzeczy dzieje, że warto o nich opowiedzieć również. A mianowicie zauważam, że pomimo faktu, że... Przepraszam, ale czeszę włosy właśnie umyte i oczywiście jak zwykle się szykuję do wyjścia. Oczywiście tutaj jest nudno, bo nic nie robimy tak naprawdę generalnie w ciągu dnia. Natomiast dzięki temu ja bardzo wypoczywam. Każda matka wie, co mam na myśli, ale po prostu nie robi nic. I to jest wspaniałe. To jest z jednej strony bardzo nudne, ale to jest wspaniałe. I dzięki temu mogę wysłać nagrania, mogę wyszukać zdjęcia, się pobawić nimi, posegregować na bieżąco. Mogę spać z dzieckiem. Także to jest w ogóle już ewenement. No i robić właśnie nic, czyli to, co z tego, co pamiętam, można było robić przed epoki posiadania dziecka. Zawsze można było sobie zrobić po prostu taki dzień i po prostu nie jeść nic, albo sobie zamówić pizzę, albo po prostu nie robić nic z tego, co pamiętam. Teraz tak się dzieje i ja mogę po prostu nie robić nic, mogę spać z dzieckiem, co jest wspaniałe i ja naprawdę tu bardzo odpoczywam, pomimo tego, że się nudzę równocześnie, ale no, kurczę, chyba nie ma tak, albo. I chciałam też powiedzieć, że trochę nawiązując do wczorajszej mojej wypowiedzi o tłumach, o ilości ludzi wokół, wszędobylskich, że tak naprawdę... Znowu okazuje się to być fajną sprawą, oczywiście będąc tutaj tylko na urlopie, ale chodzi mi o to, że Soraya tak naprawdę nigdy nie jest sama. I gdy my jesteśmy w jednym pokoju, a ona jest w drugim, to ja w ogóle się nie przejmuję. Zauważyłam, że to było to w zeszłym roku, jak pojechałyśmy do Polski z Soraya, to zauważyłam dopiero, że... Gdy wróciłam, że niby odpoczywałam, a z drugiej strony dopiero gdy wróciłam do domu, to odetchnęłam, dlatego że znam swoje kąty i wiem, że jeśli moje dziecko jest w korytarzu czy w innym pokoju, to wiem, jakie zagrożenia na nie czekają potencjalne i wiem, do czego ono jest zdane i w związku z tym wiem, co się znajduje w tych szufladach, które może otworzyć. No i w związku z tym jestem bardziej spokojna, a u innych ludzi w domu zawsze muszę po prostu być... czujna, bo nie wiem, co otworzy, co się znajduje za zakrętem i co ona no, tam może zmajstrować, tym bardziej, że teraz w zeszłym roku ona jeszcze nie chodziła, a w tym roku chodzi, więc szybciej się przemieszcza i trudno za nią czasami nadążyć. Natomiast tutaj
jest tak, i to zauważyłam, że siedzimy sobie przy stole, albo jesteśmy w innym domu, cudzym, i ona znika mi z pola widzenia, ale ja kompletnie się nie przejmuję. Ale w ogóle, bo wiem, że nie tylko ona nie będzie sama w żadnym z pomieszczeń, bo zawsze są tam ludzie, ale również to nie będzie tak, że ona sobie, a ktoś tam innego sobie, że Soraya jednak przykuwa uwagę i wszyscy się nią tutaj zajmują, więc pod tym względem jest to moje odkrycie, coś, czego się nie spodziewałam i bardzo pozytywne. Także naprawdę fajna rzecz. Co chciałam powiedzieć jeszcze? Wczoraj byliśmy jeszcze na lodach. Byliśmy w supermarkecie zrobić kilka zakupów. Kilka zakupów? Tak się nie mówi. Zrobić zakupy po prostu, kilku rzeczy. I później poszliśmy jeszcze oczywiście na lody. Poszedł z nami tym razem Dadu w ogóle. Także zdjęcia są, prześlę. No i zupełnie nie wiem, dlaczego mi przerwał nagranie. Miałam tylko wcisnąć pauzę. Planowaliśmy jeszcze, to chciałam powiedzieć, kolejne dni, gdyż ich wiele nie zostało. W środę rano wylatujemy dalej do Jodhpur. Już tym razem sami, a w zasadzie dołączą do nas jeszcze znajomi, bądź tylko papia, ona z Delhi, bez męża. Zobaczymy jeszcze. I chciałam powiedzieć, że tak się dziwnie wydarzyło, że mijamy się zupełnie z Bola kuzynką, która mieszka aktualnie w Stanach, w Nowym Jorku, a w zasadzie pod Nowym Jorkiem, i która wraca na stałe do Indii. Sprzedała dom, taki był plan wcześniej, no i ale niesamowite jest to, że to się właśnie zadziewa w tej chwili i ona przyleci do Mumbai w środę, bodajże po południu, czy w czwartek w nocy, a my w środę raniutko lecimy dalej. W ogóle to jest taka śmieszna historia też z nią, bo ona mieszka w Nowym Jorku. Byliśmy tam u nich w zeszłym roku na podróży dookoła świata z Sorają, gdy miała 9 miesięcy. Byliśmy w Nowym Jorku również i to był pierwszy raz i stwierdziliśmy, że chętnie pojedziemy jeszcze tam znowu. Sorry, ale jestem znowu spóźniona, już będę szła do Dadu. Moment, wszystko zabrać, już mam spakowane to. Dobra. Moment, wstawić. Niech przyjdą sprzątać. Tutaj zabieramy pranie dla pani i rzeczy. I wychodzimy. Stwierdziliśmy, że chętnie byśmy tam znów ich odwiedzili. Właśnie nie ich odwiedzili, tylko znów pojechali chętnie do Nowego Jorku. Wszystko jest? Wszystko jest. Ale właśnie jak ich już nie będzie. A to z tego względu chcieliśmy trochę od nich uciec. Że no to jest ciężkie dla nich do zrozumienia, że jeśli my przyjeżdżamy z drugiej strony Atlantyku, przecinamy Atlantyk, robimy taką dużą wyprawę na inny kontynent, do Stanów, że nie chcemy po prostu robić nic innego, tylko z nimi siedzieć, no i odwiedzać i po prostu z nimi przebywać. Hello, hi. 408 is ready. Thank you. I oni najchętniej oczywiście by chcieli z nami siedzieć non-stop, a jeśli byśmy chcieli zobaczyć coś z Nowego Jorku, no to oczywiście oni nam chętnie pokażą, my troszkę inaczej sobie wyobrażamy ten czas. W związku z tym stwierdziliśmy, że polecimy znowu do Stanów i do Nowego Jorku, gdy Shenaz już będzie tutaj na miejscu. No i właśnie się to zadziewa. Zadziewa moje nowe chyba słowo. Anyway, w środę wylatujemy, w związku z tym dzisiaj jest sobota. Jutro jesteśmy zaproszeni na lunch do syna, kuzyna Bola, który jest troszeczkę tylko młodszy od nas, ten syn kuzyna Bola. Jesteśmy tam zaproszeni do jego córki, siostry, matko, do jego żony i jego córki Margi, która jest w wieku Sorai. W poniedziałek chcemy sobie zrobić jeszcze dzień wolny dla nas w trójkę. Wieczorem zapraszamy z kolei szerszą rodzinę na kolację. No we wtorek pewnie ostatni dzień tutaj będziemy robić nic z rodziną. I w środę rano wylatujemy, także taki plan wstępny. Dobra, nie przynudzam. Dochodzę właśnie już do klatki schodowej. Co dzisiaj? Wczoraj w ogóle był piątek, dzień muzułmanów. Święty, ale nic to nie znaczy, oprócz tego, że chyba mają tam jedną modlitwę więcej i chodzą po prostu ubrani na biało. Przynajmniej panowie. Słuchaj, są kroki wszędzie gorące. Jest piękna pogoda dzisiaj.
życzę miłego dnia wszystkim, nie przynudzam. Będę kilka tematów jeszcze poruszać, które sobie zapisałam na liście, które chciałabym jeszcze opowiedzieć. Ale to przy okazji, jak naprawdę już nie będę miała nic do powiedzenia. Buziaki, miłego dnia. Ja już tu dzwonię do domu. Pa! I jak podobała się relacja? A chcesz zobaczyć zdjęcia? Wrzuciłam kilka wybranych do galerii Google. Link do albumu znajduje się w opisie odcinka. Zapraszam serdecznie!